środowiska plastycznego dość znamienne, ponieważ już w pierwszej połowie tego roku co chwilę do nas, do muzeum docierały informacje, że odchodzą kolejne bardzo ważne postacie. Najpierw to był Karol Bondarenko, następnie Krystian Adamczyk i olbrzymie dla nas zaskoczenie to śmierć Andrzeja Czarnoty. Ja Państwu dzisiaj przedstawię ich twórczość. Oczywiście nie jest łatwo mówić o artystach, o których jeszcze niedawno spotykaliśmy się przy różnych wystawach, a w tej chwili możemy tylko o nich wspominać. Na szczęście, o ile pamięć o nas wszystkich zostaje, będzie, może tak, może inaczej powiem, że tak długo żyjemy, dopóki istnieje pamięć o nas. Artystach będzie trwała wiecznie, ponieważ o nich będą przede wszystkim mówiły wszystkie te prace, które są i są również w naszych zbiorach, jak również być może na ścianach Państwa domów. Pozwólcie Państwo, że na książkę nie jest to też dla mnie zbyt łatwe, ponieważ na przykład twórczość Karola Bondarenko to jest artysta sosnowiecki, który malował przede wszystkim pejzaże. Ponieważ jest to okres wspomnień, to chciałam Państwu powiedzieć, że był to pierwszy artysta, któremu tutaj było mi dane zrobić wystawę. Więc pana Karola również osobiście znam i tak go właśnie zapamiętam. Malował przede wszystkim pejzaże, mieszkał przez 10 lat w Szczecinie i kiedy przeprowadził się do Sosnowca, pejzaż marynistyczny nadal w jego twórczości istniał. Jest to dosyć trudne dla artysty, aby być wiernym jednemu tematowi. Być może w przypadku Karola Bondarenko przede wszystkim fascynowała go ta światło, które przenika wodę i przenika niebo o zachodzie, słońce o wschodzie. Jest to malarstwo, gdzie właśnie albo jest może spokojne, bardziej fale wzburzone, ale oprócz twórczości, oprócz obrazów marynistycznych malował również takie pejzaże, dość charakterystyczne, ale też bardzo uwielbiał malować zimę. Zima rzeczywiście ma swój urok, ale ma też taki zimno, ale no, trzeba przyznać, że rzeczywiście ciepło. Być może związane jest to z tymi najpiękniejszymi świętami, jakim jest Boże Narodzenie. Następną postacią, która od nas odeszła, to Krystian Adamczyk. Artysta, którego ja zapamiętam jako niesamowicie ciepłego człowieka, z wielkim poczuciem humoru i z takim dużym dystansem do życia. Krystian Adamczyk był może zaprzeczeniem Karola Bondarenko, ponieważ to był tytan pracy i był projektował plakaty, zajmował się grafiką artystyczną, malował, ale przede wszystkim jego największą pasją był rysunek. I tu mamy taką pracę, gdzie z całym rozmachem malował, jest to pejzaż sosnowiecki zatytułowany Wielka Modernizacja Sosnowca. Można tu się dopatrzeć tramwaju, tu jest przejście podziemne. Ale ci Państwo, którzy Krystiana Adamczyka pamiętamy wszyscy, to przede wszystkim jako niesamowicie uśmiechniętego człowieka. My tu mieliśmy piękną jego wystawę. Był niesamowicie pracowitym i bardzo dużo pozostawił po sobie szkiców. Był rysownikiem, ponieważ tak jak sam w swoich wspomnieniach napisał, pod wpływem chyba pana dyrektora Zbigniewa Studenckiego, zaczął pisać wspomnienia i rzeczywiście tych skoro zszytów jest mnóstwo. I w swoich wspomnieniach mówił, że przede wszystkim chciał być architektem. I do tego się przygotowywał. Urodził się w Starzysku Kamiennym, tutaj przyjechał do Sosnowca, rozpoczął naukę w liceum plastycznym w Katowicach, następnie myślał o architekturze w Krakowie, ale po rozmowie z jednym z profesorów zmienił zdanie, wycofał dokumenty i złożył na Wydział Grafiki Propagandowej, która tu w
Katowicach była i ją ukończył. Ale rzeczywiście ta precyzja, ta niesamowita kreska jest do końca jego twórczości bardzo dobra, bardzo dobrze opanowana. Zresztą warto zobaczyć jego skoroszyty, gdzie przepiękną kaligrafią pisał. No i takie właśnie również bardzo zamaszyste, te tak wiatrak, pastel. No i wielkie zaskoczenie dla nas wszystkich to śmierć Andrzeja Czarnoty. Nie wiedzieliśmy, że od 2 lat walczy z poważną chorobą i wszyscy myśleliśmy, że jest to nagła śmierć. Okazało się, że jednak 2 lata ciężkiej próby. Andrzej Czarnota to jest jeden z najmłodszych z tej trójki. Miał zaledwie 53 lata, kiedy odszedł, ale pozostawił tak duży dorobek swojej twórczości, że można byłoby obdarować im naprawdę kilka żyć. Zaczął od rzeźby i to są jedne z jego pierwszych prac z lat 90., które znajdują się w naszych zbiorach. Potem jednak w czasie swoich plenerów spotkał grupę artystów, na której czele stał Jerzy Duda-Gracz i zaczął i rozmalował się. I wtedy zaczął tak malować, że dla mnie było to wielkim zaskoczeniem, kiedy przyniósł na jeden z plenerów swoją pracę. Rzeczywiście zaczął niesamowicie czuć pejzaż i czuć światło. Jego prace są przepełnione światłem, ale jak jeden z krytyków artystycznych napisał, że są też przepełnione kolorem, ciepłem, dobrocią. I pomimo, że był człowiekiem z charyzmą, i ci, którzy z Państwa go pamiętają, to wiemy, że można powiedzieć, że był raptusem, to jednak w jego, zwłaszcza pejzażach, które tu później, tak jak zaczął te drogi malować, widać niesamowitą miłość do natury. Są to przepiękne wycinki kompozycji, które obniżone jest spojrzenie na obraz, czyli tak widzimy jakby z perspektywy bardziej dolnej, ale potrafią niesamowicie ująć to światło, które przenika bądź wodę, bądź przenika drzewa, liście. Jego dorobek jest też tak bogaty, ponieważ tu kolejne czerwone ujęcie rzeki. Również bardzo dużo podróżował. To były podróże na Daleki Wschód, na Bliski Wschód, jak również i po Europie. I z tych podróży przynosił ze sobą, przenosił na płótna. Będzie kolejna seria obrazów, gdzie właśnie jest greckie Rodos. Bardzo ci wszyscy, którzy byliśmy w Grecji, to wiemy, że jest to niesamowicie jak najpiękniej ukazane i uchwycone. Atmosfera tegoż, czy Lipari, czy Schody Nikosa, Senny Hotelik. Malował rzeczywiście bardzo szybko, bo to widać, do końca. My w przyszłym roku planujemy tutaj z dyrekcją małą wystawę. Ostatnich jego prac, będzie to wystawa jego rysunków, w którym całkowicie jakby była to modlitwa odchodzącego już Andrzeja Czarnoty i przedstawiająca Chrystusa. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To jest taka chwila wspomnień artystów, których już nie ma między nami. Dziękuję. Artystów, którzy byli z nami związani, współpracowali od lat, na przykład pan Krystian Adamczyk, to właściwie od początku naszego istnienia zawsze nam towarzyszył, pomagał przy wystawach, także mówimy o naszych przyjacielach. Ja poprosiła sobie do recytowania swojego tworu, ja się dopowiem, jeszcze raz Jezus Cameron, chyba to przepraszam, nie przytawiłem, Jurek Dalek, tworu do Zagłębia Zagłębskiego. My się ścisimy, żebyśmy Zagłębił.
mamy oznakowane tereny zagłębia. To wszystko Jurek dał i to dzięki niemu. On ma specjalny herb zagłębia. Dzięki niemu jest ta propaganda, czy promowanie zagłębia demokracji.